czołem wszystkich, mecz pomiędzy Dutchmanem, Zergiem oraz Spacerem, Terranem po jednej stronie, z drugiej strony już widać, że jestem ja, a także Hymor i obydwaj gramy jako Protossi, a mapa to oczywiście Ruins of Tarsus, znana, nie wiem czy lubiana, ale z jakiegoś powodu tutaj została wybrana przez grę do tego, żebyśmy stoczyli na niej swój pojedynek. Początki, wiadomo, standardowe. Każdy buduje to, co powinien, czyli drony, STV-ki albo probki tej Handy poszedł na zwiad, chyba pewnie będzie harasu. Tej STV-ki tutaj albo tam nie do końca, także biegające probka sprawdza to, co też dzieje się tam u naszych przeciwników. No i ciągnie tutaj, żeby właśnie poharasować tą STV-kę biednego robotnika, który pracuje, próbuje coś tam zdziałać. No i niestety zostaje ten probka przegoniona. A przyznam szczerze, że zwiad, który zrobiła, nie da wiele nam pomógł, gdyż nie wiedzieliśmy, co też się dzieje w bazie u Spacera, a także nie wiedzieliśmy, kiedy Dutchman założy spawning pool, albo czy nie pójdzie szybkie expo. Przyznam szczerze, że tutaj jestem troszeczkę do tyłu. Teraz dopiero Cybercore zostaje postawiony, drugi pylon. Tutaj w międzyczasie widać, że Handy goni spacerowego STV-a. No a wszystko poza tym jest standardowe. Chociaż jeżeli na to wszystko spojrzymy, to może jesteśmy mimo wszystko do tyłu za naszymi przeciwnikami. Energia oszczędzana na Cybercora na wynalezienie Warpway Technology. Tutaj zaraz będzie chronobustowane, to właśnie o tym, co wspominałem jeszcze tutaj. No, brakowałoby stokera, żeby tą STV-kę wykończyć, a tam w międzyczasie właśnie ping o tym, że mamy w bazie oczekującego Overlorda. No i jeszcze tutaj zostaje właśnie zakolejkowany stoker, który się tam buduje, no i będzie on miał za zadanie przegonienie tego Overlorda, jak widać już Rally Point ustawiony w odpowiednim miejsce. Trzy kolejne gateway'e w drodze. Stąd już można śmiało powiedzieć, że z naszej strony Fortgate był szykowany. A nasi przeciwnicy, przyznam szczerze, bardzo nietypowe zagranie. Mamy tylko dwa baraki. Z jednego mamy produkowanych samych Marinersów, drugi produkuje sobie teraz reaktor. Po to, żeby produkować tylko Marinesów dwóch, wiadomo, dwóch naraz. Dodatkowo Steampack już się wynajdowuje, a poza tym po prostu nasi przeciwnicy nie robią w zasadzie wiele, bo mamy Terran, produkuje SCV-y jak szalone, do tego te supply'e wszędzie, gdzie tylko może, a Dutchman, widać, dwa Evolution Chambery naraz. Co prawda ma już Expo, ma sporą ilość tych harvesterków, ale wydaje mi się, że jeszcze nie na tyle, żeby móc zapewnić obsługę dwóch Evo Chamberów naraz. Zresztą tak jak widać, zostały one wyprodukowane, ale jeszcze nic nie robią. Jak widać, Spacer stawia trzy bunkry na wejściu. Ta STV-ka została wysłana tutaj, żeby kolejne właśnie supply'e stawiać z tyłu, a jak widać, nasi przeciwnicy wiedzą kompletnie, co tu też się dzieje. Mają Zeldagę przejętą, no i dokładnie wiedzą, co też się tam szykuje. Jak widać, tutaj banda od Spacera zostaje wysłana na w odpowiednie miejsce. Te kamyczki w tym momencie zostają przez nas rozbijane. Forge z mojej strony plus jeden do ataku. Błyskawicznie wynajdowali Concussive. No i teraz mam plus jeden ze strony Dutchmana.
Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No, braki tutaj także ze strony Dutchmana, jeżeli chodzi o Larva i Jack, ale przyznam szczerze, że bardzo, bardzo steampunk i błyskawicznie te stokery zostają po prostu ściągnięte przez tych Baronesów, a w międzyczasie Dutchman ze swoimi zerglingami z drugiej strony przeatakowuje i także chwytają ci na przeciwnicy nas w kleszcze i ten atak kompletnie się nie powiódł. Roach Warren w międzyczasie plus jeden, już prawie że się kończy, plus jeden dla Spicera także. No i tak jak wspominałem, jesteśmy tutaj jeszcze przechwycone jednostki powracające i straty, jeżeli spojrzymy, to po prostu są olbrzymie straty z naszej strony. Fortnite kompletnie nieudany. Jeszcze jak spojrzymy, to jesteśmy znacznie do tyłu pod względem przychodu. Zobaczmy, mamy 600, 700 minerałów, 1200 dla Zerga, 800 dla Terrana. No, z Terranem jesteśmy może troszeczkę zbliżeni, jeżeli chodzi o ilość harvesterów, ale przecież Terran ma muły, więc oczywiście to wszystko nie wygląda tak fajnie i różowo. A w międzyczasie widzimy Expo dla Terrana oraz kolejne upgrade'y wynajdowane. Zresztą jeszcze do tego wszystkiego trzeba należy dodać to, że Terran praktycznie ma tylko tą armijkę. W międzyczasie Eddie idzie w Darki, tu nam morfuje się do kolejnego orbitala i to wszystko naprawdę zaczyna się układać po myśli naszych przeciwników, a nasza armia po prostu w tym momencie wręcz nie istnieje. Ten atak się, tak jak wspominałem, nie powiódł. Teraz zakładanie ekspansji z naszej strony, ale to wszystko jest znacznie. Jeszcze spojrzymy tutaj, to przychód dwukrotnie większy dla naszych przeciwników, więc dokładnie wiedzieli, co też tam. Znaczy, jak się do tego wszystkiego przygotować, także nie dogadanie się ze strony Diego i mojej drugi Dark Shrine z mojej strony powinien w tym momencie postawić Robotics Bay'a pod kątem kolosusów, pracować nad tymi upgrade'ami, przede wszystkim nadrabiać ilość tych probek, dronek pracujących, żebyśmy przynajmniej w jakiś sposób mogli nadgonić za przychodem naszych przeciwników. Kolejne baraki stawiane, drugi inżynierik pod upgrade armory, wiadomo, pod kolejne upgrade tam na plus 2, plus 3, wiadomo, i starport dla naszych przeciwników. A przyznam szczerze, że teraz ciekawostka, bo jak widać, tutaj Spacer ma wybrane jakiegoś swojego oznakowanie, ale przy budowie na starporcie widać jeszcze wciąż stary główny budynek. Przyznam szczerze, że Blizzard, który aż tak dba o szczegóły, to chyba o tym zapomniał. Nie wiem, jak to wyglądało ze strony, czy na barakach wyglądało tak samo. Spróbujmy tutaj, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tak, na wszystkim tak wygląda. Więc kwestia tego, że dbanie o szczegóły, dbanie o szczegóły, ale prawdopodobnie nie wszystko da się tak łatwo zrobić. Więc widzimy tutaj inwestorki w drodze, plus 2, oraz plus 1, plus 2 z mojej strony, Blink ze strony niego się tam wynajduje. No i z mojej strony brak tych także upgrade'ów, a w międzyczasie Dutchman i Spacer kompletnie wiedzą, że przynajmniej jeżeli chodzi o tą stronę, to brak tutaj jakiejkolwiek ekspansji, podczas gdy oni już w zasadzie, to jest trzecia ekspansja w drodze dla Terrana. Zerk już ma tą ekspansję, okej, dobrze, wiemy o niej, ale w zasadzie niewiele możemy z tym zrobić. No i spójrzmy, jak to tutaj wszystko zaczyna się szykować. Wychodzi armijka od Dutchmana. Nasze armie są mizerne w porównaniu z tym, co szykują nasi przeciwnicy. Jeszcze gdzieś tam produkuje się Spire
czyli prawdopodobnie przejście ze strony lądowej w stronę powietrzną, czyli prawdopodobnie planują Blood Lordy. W drodze jeszcze tam mamy Hive'a, który się kończy w zasadzie już szykować. No i zobaczmy, co też tutaj jeszcze na złotych minerałkach. Te kamyczki zostaną tym błyskawicznie ściągnięte. Ping, że coś tam się pojawiło. No i Dutchman ze swoją armijką zaraz ruszy na podbój tylnych kamyczków. Diego, to mogę to zdradzić, bo już nawet lokalizacja tych jednostek jasno to sugeruje. Wpadają, szybkie ściągnięcie pylonika. Tak jak widać, od razu armia Diego zostaje przesunięta. Szybkie ściągnięcie. Spójrzcie też na to, że to jest też ciekawe rozwiązanie, przepuszczenie tutaj tylko roachy i to części roachy, żeby sprawdzić, co też tam się dzieje. I szybkie wycofanie się już całą armią do tyłu i w momencie, kiedy ten Andy jest zajęty ściąganiem jednego overlorda i fabryczki, to w tym momencie armia, połączone w zasadzie armie zarówno Dutchmana, jak i Spacera atakują od frontu. Pięknie rzucony fangal, te jednostki zostały złapane, zablokowane. Force Field, mimo że chwilowo przyblokowało tych naszych przeciwników, to już nie ma energii na rzucenie kolejnych i moja armia praktycznie z miejsca pod taką ilością jeszcze fangal rzucony wyparowywuje po prostu od razu. Tutaj mamy archony, które także błyskawicznie zostają ściągnięte. Darki tam próbują coś zdziałać, ale także nie za dużo będą w stanie. Jeszcze te dwa darki rzucone znaczy z każdą stronę. Nie opuszcza ten grę, który złapał zarówno darki atakujące z przodu, jak i z tyłu. I ten mecz jest rozstrzygnięty na korzyść naszych przeciwników. Przyznam szczerze, że początek, czyli to, jak nasi przeciwnicy obronili się przed tym Forgainem, po prostu zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Tylko dwa baraki. Jeden z tych labor dla Marodersów plus wynajdowanie Steama, tarczy i konkasji wszela. Drugi z reaktorem, postawienie trzech bunkrów z przodu i dodatkowo jeden z tyłu, po prostu wyjście, złapanie w kleszcze atakującej armii. No i Hal, podejrzewam, że to wszystko nie udałoby się, gdyby nasi przeciwnicy nie mieli kontroli nad tymi wieżami z Eldagą, bo jedyne w zasadzie, gdzie nie wiedzieli, co się dzieje, to było tutaj środek, a tak to wiedzieli kompletnie, co też tam z tyłu się dzieje. Przyznam szczerze, że gdybyśmy jeszcze może wcześniej postawili gdzieś tutaj z tyłu te dwa pylony i po prostu warpowali jednostki, to może nie byliby w stanie tak do końca się zorientować, co też się dzieje, a tak to po prostu ta obrona była jak dla mnie niesamowita i zrobiła dokładnie to, co powinna, czyli jak Forgate potrafi być zabójczy, jeżeli wyjdzie tak tutaj, także widać, że ten nieudany Forgate był zabójczy, ale nie dla tych, co powinien być. To jeszcze widać, jak się od ataku tych Marinesów i Marinesów rozchodzi shield na Nexusie. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Na razie. Cześć.